Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam jeszcze jedną garść nowych ciekawostek ze świata Fortnite oraz kilka wycieków. Nadal mamy sezon 6, a co za tym idzie, nadal trwa fabuła ukryta pod nazwą Polowanie. I możliwe, że poznaliśmy właśnie cel polowania pewnej postaci, ale pozwólcie, że rozjaśnię wam całą sytuację. W filmiku o aktualizacji 6.30 pokazałem wam nowe zestawy skinów, które wkrótce pojawią się w sklepie z przymiotami. Jednymi z tych skinów była lotnia kurczaczek oraz zbierak trzypaczko do jaj. Jednak czy nie zauważyliście, że te dwa przedmioty nie pasowały do żadnej ze skinów postaci? To słusznie, ponieważ ubiór postaci należący do tego zestawu w plikach gry został ukryty w lepiej zaszyfrowanej paczce danych, która została w pełni odkryta dopiero po wstawieniu mojego filmiku. A wygląda ona następująco i niestety to jedyny pogląd, jaki mamy na tą postać. Nikt nie ujawnił modelu głowy, ale możemy się spodziewać tego, jak ona będzie wyglądać. A to dlatego, bo jest to zestaw skinów stworzony jeden do jednego na podstawie konceptu jednego z synów użytkownika Reddita sprzed 2 miesięcy. Wszystko się zgadza, no tylko nie ma tej emotki. Ale kontynuując, wraz z aktualizacją 6.30 na mapie zaszła bardzo malutka zmiana, a mianowicie na wieży w samotnym schronisku pojawiły się piórka oraz chicken wingsy na 99% należące do postaci Tender Defender, czyli wcześniej wspomnianej przeze mnie postaci kurczaka, co zdradza nam, że przybywała tutaj ta postać. Tak samo lokacje innej postaci, skina cel, zdradził nam na początku jego spadochron spływanie spłuczek, a później ekrany wczytywania i tym sposobem przechodzimy do tematu ekranu wczytywania polowanie. Na większości z nich widać, jak postacie z karnetu bojowego nawzajem na siebie polują. Na przykład czerwony kapturek na wilkołaki, a kowbojka na wampirów. W 8 tygodniu za to widzimy przybycie na mapę postaci pod nazwą Cel, która skanuje teren w poszukiwaniu celu. W 9 tygodniu postać Cel wyruszyła w poszukiwania swojej ofiary i natrafiła się na parę kowbojów poznających nowy, spokojny zalew zacieków. I wygląda na to, że pozostanie wobec nich neutralny i tylko na chwilę przykuł swoją uwagę na nich. A to dlatego, bo jego celem jest przebywający na drugim końcu mapy Pan Kurczak, co powinno zostać ujawnione w 10 tygodniu wyzwań 6 sezonu. Jakby nie patrzeć, to tylko postać Cel, z postaci, które pojawiły się na ekranach wczytywania polowanie, jako jedyna nie była jeszcze upolowana przez kogoś, albo nie upolowała kogoś. Dlatego prawdopodobnie, jak już wam o tym wspomniałem, jego celem jest potężny kurczak. Jeśli okazałoby się, że takie polowanie ma miejsce w Fortnite, to bylibyście Team Cel czy Team Kurczak? Mam nadzieję, że to ma jakiś sens. Niestety lub stety, bardziej prawdopodobne jest to, że postać kurczaka będzie kolejną maskotką nowej restauracji, która potencjalnie dołączy do wielkiego starcia o żarcie. Co ciekawe, KFC, znany głównie z kurczaka, niedawno rozpoczęło swoją nową kampanię gamingową i pod koniec września udostępniło na swoim gamingowym Twitterze reklamę KFC Gaming, w którym to na moment było widać Fortnite, co wywołało przypuszczenia, że KFC będzie brało w tym udział, ale to tylko przypuszczenia. Albo to po prostu nowy skin i nic się z nim specjalnego nie wydarzy. Nieważne co, Team Burger zawsze i wszędzie. A dalej w temacie wycieków, to użytkownikowi Twittera PixelPad udało się wykopać z plików gry dźwięki nowej broni, jaką byłby dynamit. Dla tych, co nie wiedzą, to będzie prawdopodobnie nowość następnego tygodnia. Posłuchajcie sami. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze Ernest. Dzięki! To jednak nie wszystko w tym wybuchowym temacie, ponieważ do plików gry został dodany także nowy tryb o nazwie Wild West, czyli Dziki Zachód, w którym to zostałyby wyłączone bronie automatyczne, jak na przykład M-ki, podki, wyrzutnie rakiet oraz granatniki, a nasze oręże składałoby się tylko z broni typu sztucra czy rewolwera. A jedyną bronią wybuchową byłyby, uwaga, dynamity. A do leczenia apteczki, siorby i bandaże. Nie zastąpi to nam nowej odsłony Red Dead Redemption, by the way polecam, ale opis tego trybu zdradza nam, że dynamit jest niemal pewniakiem, jeśli chodzi o listę nadchodzących nowych broni. Poza tym, dynamit ma być także użyty w jednym z wyzwań 9 tygodnia, czego dowiedzieliśmy się dzięki Luka78 na Twitterze. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.